Zrobię coś z mnóstwa koralików. Na pewno Wam się spodoba. Użyję do tego pistoletu na klej. Zaleję koraliki klejem, żeby uzyskać odpowiedni kształt. Nikt nie chce złamanego serca. To piękny pierścionek. Wyglądają ślicznie. A ja mam pisak 3D. Narysuję kontur kwiatka. A teraz go wypełnię. Zacznę od płatków, a środek zostawię pusty. Po zmianie koloru wkładu dodam żółty element w samym centrum. Teraz przykleję obrączkę i gotowe! Samo patrzenie sprawia przyjemność. Każdy kocha kwiatki. Co za lalka! O, ten naszyjnik! A, przepiękny. Zaraz, ile? $900? To jakiś żart. Au, moja głowa! To deszcz czasopism! Nie stać mnie na niego. Wielka szkoda. Co ja kupię za $10? Pora uratować sytuację. Oby mnie nie poznała. Kim jesteś? No, nieważne. Czy to twoje? Tak, spójrz na ten naszyjnik. Podoba mi się, ale jest za drogi. Zaraz, muszę ci coś pokazać. O, aż mnie zatkało. Ile tu modeliny? Zawsze masz to przy sobie? Bo to nieco dziwaczne. Nie osądzaj mnie, pomagam ci. No, dobra. Zrobimy z niej naszyjnik. O, super pomysł. Chcę taki. Uwielbiam błękit. Jesteś słodka, ale zapłać. Oby wystarczyło. Gotówka? Może być. Sprawdzę, czy prawdziwa. Wezmę się do pracy. Zrobię krążek z modeliny. Przetnę tubę strzykawki w poprzek i wykroję nią dwa kółka. Doskonale. Mam dwa białe elementy. Umieszczę je w otworach. Przetnę krążek brzegiem cyrkla. Teraz wezmę szklankę, usunę kawałek modeliny i odłożę go na bok. Przykleję czarną modelinę. Następnie dodam odłożony kawałek i ulepię z tego usta. Delikatnie rozwałkuję, żeby ukryć linię. Wystarczy. Pokroję to metalową linijką. Powstaną cienkie krążki. Nie chcę żadnego zgnieść. Tyle będzie dobrze. To mi kogoś przypomina. Zrobię z tego naszyjnik. Mam małe haczyki. Wbiję je w modelinę. Potem połączę krążki, aż uzyskam naszyjnik. Dodam zapięcie po obu stronach. I co? Jak wygląda? Wow, to jest świetne! Wykonałem zadanie! Żegnaj, tajemniczy ludziku. A, jaki on miły. Potrzebujesz biżuterii, laleczko. Nie martw się, załatwię to. Mam trochę modeliny. Wow, eleganckie. Pasujemy do siebie. Teraz pokażmy się znajomym. Uwaga, dzieci, proszę rozwiązać równanie. Jest trudne. Szkoda, że się nie uczyłam. Nic nie rozumiem. Nie, to niemożliwe. Hej, daj mi spokój. O nie, długopis. Hej, Miki, masz zapasowy? Bo ja swój pogryzłam. Poczekaj. Proszę bardzo. Dobra, do dzieła. I tak wiem, że to obleję. O, chyba żartujesz. Co to było? Mój długopis, ty potworze! Cii. Jak leci? Pożyczysz długopis? Dla ciebie wszystko, Ashley. Dwa z rzędu? Jak to możliwe? O, nie do wiary. Chyba jestem za silna. Niedługo kończymy. Muszę się spieszyć. Te się nie nadają. Kto mi pomoże? Nawet o tym nie myśl. Co? Czemu na mnie patrzysz? Znajdź sobie frajera. Cóż, to nie ich wina. Przepraszam, ma pani długopis? Jasne, Ashley, proszę bardzo. Nie, stop! Proszę go ukryć! Czy ja czegoś nie wiem? Wiesz co, moje długopisy gdzieś się zapodziały. Ale przed chwilą go pani trzymała. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Trudno. Trzeba sobie radzić. Ach, to bez sensu. O, nie mogę na to patrzeć. Wiem, co zrobię. Wyciągnę wkład z tuszem. Stworzę niezniszczalny długopis. To odpowiednia foremka. Włożę do niej wkład. Teraz go ozdobię. Powkładam płatki do formy. Będzie bardzo ładny. Mam też słoiczek brokatu. Dodam go do żywicy epoksydowej, a potem wymieszam. Musi się dobrze połączyć.
Chyba wystarczy. A teraz wleję żywicę do foremki. Zaleję nią kwiatki. Wypełnię całą foremkę. Poczekam, aż zastygnie. Teraz można go wyjąć. Ale fajnie wyskakuje. Wow, jaki fajny. Dam go Ashley. O, to dla mnie? Muszę go wypróbować. Zobacz, jak pisze. O, rety, Ashley, to żart? Nie rozpadł się. Świetny długopis. Sprawdzę jeszcze raz. Tak, Ashley odporny. Co za emocje, brawo! Dziękuję, dostaliście szóstki. Nadszedł ten dzień. Rozpuszczę włosy i pójdę tańczyć. Tylko w co się ubrać? Niech no sprawdzę, to jest ładne. Świetny wybór. Pójdę się przebrać. Wow, idealnie. Ale czegoś tu brakuje. Chcę się wyróżniać. Już wiem, czego mi trzeba. O to chodziło. Co za emocje. O, pięknie. To doda blasku mojej stylizacji. Zobaczę, jak wyglądam. O, fenomenalnie. Jestem gotowa. Zaraz. Diadem Ashley jest okropny. Niby było mi jej szkoda, ale też chciało mi się śmiać. Jednak go nie chcę. Kogo chcę oszukać? Nie nadaje się. Zwinę się na kanapie i pogrążę w żalu. Już nigdy stąd nie wyjdę. Co? Co się dzieje? O, udało się wylądować. Oj, co się stało, Ashley? Halo? Nic dobrego mnie nie spotyka. Co? Co to ma znaczyć? Kim jesteś? Jak tu weszłaś? Jestem dobrą wróżką. Czemu ci smutno? Nie widać. Chciałam ładnie wyglądać. To wszystko? Wyślę cię na bal, znaczy imprezę. Czuję się nieswojo, pomóż mi. Wybacz, to nowa różdżka. Uczę się. Więcej tego nie rób. Co teraz? Już, poczekaj. A może jakoś... Zaraz. Ta różdżka jest dziwna. Ale może być. Upiększę nieco ten diadem. Zamaluję go pisakiem 3D. I obrysuję klejnoty. Stworzę ramę. Uwielbiam ten kolor. Teraz zmienię wkład. I zamaluję klejnoty. Zakryję całą powierzchnię. Jeszcze te maleńkie. Czas to odczepić. Oto twój nowy diadem. Wiem, jest świetny. Proszę. O kurczę, chyba się rozpłaczę. Pasuje mi jak ulał. Co? Co się dzieje? To ci się spodoba. Wow, nie do wiary. Okulary nie pasują. Wow, cudownie. Jestem piękna. Dzięki. Co? Gdzie ona jest? Nie zdążyłam jej podziękować. Dzięki. Idę na imprezę. La 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 la. Witajcie w mojej kuchni. Świetna z ciebie mała syrenka. Co to za zapach? Mama piecze babeczki. O, apetyczne. Łapy precz. Mamy kłopoty techniczne. Daj jedną, mamo. Nigdy. Ach, co za podłość. Myśli, że jest sprytna. Wykończę twój ogon. Na czym to ja skończyłam? Na kremie. Co takiego, pani pies? Proszę powtórzyć. Brzmi świetnie. Teraz zrobię pyszne danie z pomidora. Zaraz, nie rób tego, Ashley. Hej, co słychać? To mój pies. Lubi spacery po plaży. Ashley. Cześć, mamo. Uciekaj stąd. Przepraszam, chcę zdobyć widzów. Babeczki postawię tutaj. W końcu mamy szansę. To będzie zbrodnia doskonała. Mama się nie dowie. O, rety. Jestem gwiazdą internetu. Ugotujmy coś. Wezmę tę miskę. Gdzie ona jest? Musi gdzieś tu być. Mogłam się domyślić. Ach, jakie dobre. Widzicie, co tu się dzieje? Hej, oddaj to. Idziesz ze mną. Daj mi miskę. Nie wiem, o co ci chodzi. Masz krem na nosie. O, skąd się to wziął? To naprawdę metafizyczna tajemnica.
Koniec, kariera zniszczona. Może to naprawię. Daj mi chwilę. Przepraszam państwa, chciałam prowadzić program, ale mi nie wychodzi. Mamo, rzuć okiem. Przyjemne uczucie? O, świetnie. Poczekaj, pokaż mi to. Ashley, co zrobiłaś? To ubijaczka. Chciałam tylko pomóc. Niech pomyślę. A, już wiem. Co mam z tym zrobić? Zaraz, no tak. To wam się spodoba. Wezmę wkład do pisaka, potnę na części, a potem je uformuję. Teraz wezmę pisak 3D. Połączę nim te elementy, a potem dorobię trzonek. Będzie za co trzymać. Oto nowa ubijaczka. Czyż nie jest świetna? Będzie dostępna w moim sklepie. Masz sklep? Nieważne. Oto miska, a to moja asystentka. Działa jak należy. Jak się to wyłącza? Ach, co za dzień, muszę odpocząć. Nacharowałam się. O tak, to przyjemne. Właśnie o to chodziło. Uwaga, zaczynamy! Rozbałkuj kawałek modeliny i nałóż na nią dwie foremki do pieczenia w kształcie serca. Teraz mocno je przyciśnij. Ostrożnie zdejmij niepotrzebną część. I odłóż foremki na bok. Wypełnij środek serca żywicą epoksydową. Możesz do tego użyć strzykawki. Poczekaj, aż wyschnie, a następnie nasyp garść cekinów. I doklej drugie serduszko. Ten naszyjnik zrobi furorę! Wow, jaki ładny! Wspaniały! O, ale zimno! Znów zasnęłam na kanapie? Ojej, ale kołtuny! Mam tu gdzieś grzebień. I całe mnóstwo śmieci. Ohyda, wszystko zarosło pajęczyną. Lepszy ryc niż nic. Coś źle się nim rozczesuje włosy. Skąd te wszystkie kołtuny? Ała! Ten jest ogromny. Ech! Masakra! No weź, dalej! Wyrwałam sobie włosy! Jak to się w ogóle stało? Mniejsza. Muszę sobie poradzić palcami. Albo i nie. Jest tu coś innego? Może ta szpatułka? No pewnie! Użyjcie długopisu 3D, żeby zrobić włosie. To trochę potrwa, ale efekt będzie tego wart. Możecie nawet zaszaleć z długością. Pokryjcie całą szpatułkę. Teraz odetnijcie nadmiar. Połowa wystarczy. I już! Zrobiłyście sobie szczotkę. Poradzimy sobie z tymi kołtunami. Ale będę miała gładkie włosy. I to za darmo. Fajnie wyglądają, prawda? Opłaca się być kreatywnym. Wciągnijcie do strzykawki żywicę z brokatem i wstrzyknijcie do foremki w kształcie motyla. Poczekajcie, aż stwardnieje. Potem wyjmijcie z formy. Przyczepcie haczyk i łańcuszek. Będą z nich ładne kolczyki. Wow, są śliczne! Kto mówił, że kolczyki muszą być drogie? Cześć, David! Chcesz coś kupić? Co za bogaty wybór! To jest ładne! Wow, są śliczne! Ale chyba raczej nic nie kupię. Pójdę już sobie. Pa! Może sama zrobię biżuterię? Mam wszystko, czego potrzeba. Niech spojrzę. O, to się przyda. Nawlekę koraliki na żyłkę. To trudniejsze niż sądziłam. Prawie? No już! Udało się! Teraz zawiążę. Ach! Zacznę od nowa. Całkiem. Trochę za mała. Może jakoś ją wcisnę. Och, to nic nie da. Muszę ją rozciągnąć. Nie! Znowu?
wkurzające! Dość tego! Głupia bransoletka! A chciałam tylko coś ładnego! Ach! Skąd się wzięły te cytryny? Wow! Niesamowite! Ale ich tu dużo! Mam świetny pomysł! Jeśli uwielbiacie owoce i biżuterię, to patrzcie uważnie. Pokrójcie cytryny na plasterki. Uwaga na palce! Ułóżcie plastry na blaszę do pieczenia. Włóżcie do rozgrzanego piekarnika. Pieczcie, aż cytryny całkiem wyschną. O tak, ale nie będą do jedzenia. Potem napełnijcie wodnym szkłem. Zanurzcie cytryny w płynie za pomocą drewnianego patyczka. Muszą być całe pokryte. Nadmiar szkła odsączcie. Przewleczcie haczyk przez dziurkę po patyczku. Powtórzcie z pozostałymi. Wow, są świetne! Matka natura puchnie z dumy. Może uda mi się trochę zarobić? Otwieram stoisko. I co ty na to? Przepiękne. Poproszę parę. Proszę bardzo. Cześć, Ava. Piękne kolczyki. Zamienisz się? Pewnie. Proszę bardzo. Wow, zależało mi na niej. Jest piękna. Czy biedny, czy bogaty, długopisy 3D są dla wszystkich bez wyjątku. Jak można pić sok, który nie jest świeżo wyciskany? Ale nuda. Może by tak gdzieś wyjść? Tylko trzeba będzie założyć buty. No dobrze. Halo? Tak, Ava? Nie mam butów. Nie było tak źle. Wybrałem najpiękniejszą parę. Nie. Ech, okej. Ech. Czerwone? Nie. Sandałki? To może Adidasy? Nie. Wybór obuwia nie jest taki prosty. Przynajmniej bluzkę mam fajną. Panienko, to twoja ostatnia para. Przecież nawet nie pada. Proszę, nie zwalniaj mnie. Wypad. Muszę coś wymyślić. Potrafię zrobić buty? Och, tracę zmysły. Ubrałaby je? Nie mam nic więcej. Chyba, że... Fajne te kamyczki. Już wiem. Wypełnijcie luki za pomocą długopisu 3D. To może trochę potrwać. Okej, podeszwa gotowa. Teraz weźcie papierowy kubeczek i przetnijcie go w ten sposób. Przymocujcie go długopisem. Teraz będzie się trzymał. Jeszcze trochę. Kiedy skończycie, wyjmijcie kubeczek. Weźcie wstążeczkę i zwiążcie wszystko razem. Ozdóbcie kokardką. Śliczne! Spodobają jej się. Ava! Mam dla ciebie nową parę. Fajne, prawda? Serio? Oczywiście. Naprawdę? Ojej, nie podobają jej się. Nie mogę stracić pracy. Jesteś pewny? Moje życie jest w jej rękach. Wyluzuj. Założę je. Uff. Są całkiem fajne. Mam nadzieję, że to mój rozmiar. Super. I nikt takich na bank nie ma. Muszę się nimi pochwalić. Ech. Czy wszystko muszę robić sama? W porządku. Zacznijmy od włożenia wszystkich lizaków do pojemnika. A teraz czas na żywicę epoksydową. Musimy się upewnić, że została równo rozlana. Tyle starczy. Pora na cukierki.
Są takie śliczne i kolorowe. Je też porozrzucam dookoła, a następnie poczekam, aż wszystko zastygnie. Tada! Oto pysznie wyglądająca ramka na zdjęcie. Co o tym myślisz, panie jednorożcu? Cóż, uważam, że to świetny pomysł, słodki kotku. O tak! Uczcijmy to jednorożcowymi buziaczkami. Whee! Urządźmy imprezę dla jednorożca i słodkiego kotka. A to co? Ten pan coś nam pokaże. To jedyna w swoim rodzaju limitowana obudowa na telefon z jednorożcem. O kurczę! Wow! Kup ją już teraz! Mamy ograniczoną liczbę w promocyjnej cenie $200. Dzwoń teraz! A! Muszę ją mieć i to jak najszybciej! Mamo! Co się dzieje? Co się stało? Zrobiłaś sobie krzywdę? Okej, koniec z tym. Co jest? Spójrz na ekran! Chcę to mieć! Żartujesz sobie? $200 za obudowę? Widzisz, jest śliczna! Chcę ją! Proszę! No dobrze, skarbie. Zobaczmy, ile mam kasy. Uii! Nie mogę się doczekać mojej obudowy! Mama jest taka bogata! Na pewno może kupić mi nawet 2 albo 3! Kochanie, nie strasz mamy! Co my tu mamy? Och, wygląda na to, że mama klepie biedę. Nie mogę jej kupić tego etui, jest za drogie. A co tam jest? To może zadziałać. Dzień dobry, poproszę 2 obudowy. Hej! Nie tak szybko, skarbie. Mama ma plan. No dobrze, mam tu foremkę w kształcie jednorożca i żywicę epoksydową. Muszę się tylko upewnić, że żywica wypełni całe wgłębienie. I gotowe. Teraz wystarczy poczekać, aż zastygnie. Wyjmę jednorożca z foremki, żeby zobaczyć, jak wyszło. Super! A teraz nakleję go na obudowę razem z pozostałymi. Idealnie. Na pewno jej się spodoba. Tina, zobacz, co dla ciebie mam. Niespodzianka! Wow! Obudowa z jednorożcem! Jest nawet lepsza niż ta w telewizji! Bardzo mi się podoba! Jest prześliczna! Uff! A co tym razem reklamują w telewizji? Ech, etui nie są już modne! Teraz polecamy urocze słuchawki! Słuchaj muzyki, jednocześnie mając na głowie słodkie uszka! Wow! Są jak uszka uroczego kotka! Mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie! Co tam się dzieje? Wszystko zasłaniają. Ale będzie impreza. Impreza? Najlepsza impreza! Ekstra! Najlepsza impreza! Wiem nawet, co ubiorę. Jestem gotowa. Tylko te paznokcie. Nie mogę tak iść. Manikur jest zbyt drogi. Może je tu schowam? Długopis 3D! Ładne paznokcie? Zacznijcie od papieru do pieczenia. Zaznaczcie skórki i odrysujcie kształt paznokcia. Zdejmijcie papier i skończcie rysować. Wypełnijcie całość. Czerwień jest zawsze w modzie. Wygląda fajnie. Zagnijcie go nieco za pomocą czegoś okrągłego. Następnie oderwijcie od papieru. Powinien pasować idealnie. Tada! Ładne, prawda? Pomocny ten długopis. Na co komu drogi manikur? Kiedy można go wykonać samemu? Hej! Ale ładne paznokcie! Dziękuję! Plus 10 do pewności siebie! Co za paskudnie nudny dzień! Co to? Jakie ładne kwiatki! Ciekawe! Mamusiu, chciałem ci powiedzieć, że cię kocham! O, co za słodki chłopiec! Tak, świetna myśl! Juhu! Biegnę! O, rety! Zniszczone! Mamo, mam coś dla ciebie, bo tak wiele dla mnie znaczysz. O, wow! Dla ciebie! Wiedz, że mi zależy. Na razie! I po co mi te śmieci? No cóż, zaraz. Może uda mi się coś z tym zrobić. No tak. Masz papierowy pojemnik? Odwróć i postaw na wierzchu kieliszek do góry dnem.
Potem wokół brzegu połóż kwiaty. Wybierz dowolne kolory. Potem zalej płynną żywicą. Koniecznie wypełnij całą tę przestrzeń. Spokojnie, niech kwiatki się zanurzą. Potem czekaj, aż stwardnieje. Po usunięciu kieliszka zostanie piękna bransoletka. Jedyna w swoim rodzaju. Można ich zrobić więcej. Mamo, lubisz węże? Spokojnie, to zabawka. Hej, Ewa, ładnie dziś wyglądasz. Czy to... Nie! To David? O nie, moje włosy! Miało być kokieteryjnie. Och, głupie kłaki. Tak lepiej. Nawet tu nie popatrzył. Tylko Ewa mu w głowie. Serio? Jeszcze raz. Wszystko okej? Gdzie są moje rzeczy? Co za okropny dzień! Hej, David! Wow! Patrz na kolczyki Eni! Co? Przepraszam bardzo. Co ty wyprawiasz? Ech, podobają ci się? Nikt takich nie ma. Napisz do mnie na Insta. Myśli, że jest sprytna. Ale w sumie ładne ma te kolczyki. Fajna biżuteria. Zrobię ci taką samą. Odrysujcie wydruk liścia długopisem 3D i wypełnijcie go. Wygląda jak prawdziwy, co nie? Kiedy zaschnie, przymocujcie go do łańcuszka. Na dole przypnijcie drugiego liścia. Ładne, prawda? Gotowe! O, dziękuję, kochana! Wyglądają na bardzo drogie. Wróżka zabrała moje zadanie domowe! Co? Ona wciąż leży w łóżku? Przecież jest już późno. Wybiła 7:30. Śpi o wiele za długo. Tina! Tina, skarbie! Musisz wstawać. Spóźnisz się. Jeszcze 5 minut. Cóż, skoro tak... Tina! Wyłaź z łóżka! Ło! Ale mamuśka umie dać czadu? Och, czemu jest tak głośno? He? Kto to jest? Dzień dobry, skarbie. Czas wstawać. Co? A czemu? Czemu? Skarbie, spójrz na zegarek. Jest 7:30. Plan dnia jest przejrzysty. Musisz wstawać o 7:00. Hehe, ach, no tak, plan dnia. Szkoła i cała reszta. Tak, cała reszta. A teraz chodź. Trzeba się ubrać. Mamo, przestań. Umiem sama. Nie jestem dzidziusiem. Och, wyglądasz ślicznie jak mała księżniczka. Podoba mi się ten strój. Dzięki, mamo. O kurczę, ale te włosy. Musimy coś z nimi zrobić. Nie ruszaj się. O nie, mamo, zabierz ode mnie te szczotki. Drapią mnie w głowę. Ach, ale musimy jakoś poprawić twoją fryzurę. Moment. Być może mam sposób na ujarzmienie niesfornych włosów. Wpadłam na pewien pomysł. Mama zaraz wróci. Okej, mam tu foremki do spinek. Wrzucę do nich trochę cukierków. A teraz wleję do środka żywicę epoksydową. Używam tej przezroczystej, żeby dobrze było widać kolory. Cukierki muszą być całe przykryte, a foremki powinny być wypełnione żywicą po same brzegi. I gotowe. Teraz wystarczy dodać klipsy i poczekać, aż masa zastygnie. Można już wyjąć spinki z foremek. Wyszły ślicznie. Kochanie, zobacz, co dla ciebie mam. Cukierkowe spinki do włosów. Czy one powstały z moich cukierków? Wow, są ekstra. Oczywiście. Trzymaj je. Ja rozczeszę ci włosy, a potem je założymy. A teraz wykorzystamy spinki. Jedna po prawej stronie, a druga po lewej. Je! Mam we włosach cukierki! Ale fajnie! Dzięki, mamo! Nie ma za co. Wyglądasz ślicznie. O nie! Musimy pędzić do szkoły. Dalej, pospiesz się. Okej, czas ozdobić kroksy. Podobają mi się te kółka. I zmieniamy kolor. Ale będą piękne. Super! A teraz najlepsze! Tak! Patrzcie na to widowisko! Oj, pogoda się psuje.
Chyba będzie burza. O, mój kapelusz! Wracaj tu! Jupi! W kilka minut dookoła świata! No i po kapeluszu. Przynajmniej zrobiłam zakupy. Pokroję tego arbuza. O, jaki piękny kolor! Pachnie soczyście. Mam fajny pomysł. Obrócę owoc do góry nogami i wezmę długopis 3D. Narysuję linię od środka do samego stołu. I tak dookoła. Teraz zacznę wypełniać trójkąty. Uwielbiam kolorować. I już! Prawie gotowe. Jeszcze kilka ozdób? Okej, koniec. Zrobiłam sobie nowy kapelusz. O, uroczy, prawda? Dobrze, zapraszam. Udane imprezy. O, nie. Tak się nie bawimy. Nie widziałaś tego? Wpuszczamy tylko w pięknej sukni. Do widzenia. Masakra. Skąd miałam wiedzieć? I co teraz? O, długopis 3D. Tak, wiem, jak rozwiązać ten problem. Ale ciężka praca. Jeszcze tylko kokardka. To się nazywa suknia balowa. Hej, wróciłam. Wow, jak ty to zrobiłaś? No nic, teraz możesz wejść. Udanej imprezy. Wow, ale piękna suknia. Dzięki, sama ją zrobiłam. Fajny ten klub. Ach, sztuka jest wspaniała, prawda? Rozejrzyjmy się. O, zobacz, ile tu arcydzieł. Piękne. Zwiedzajmy dalej. Co my tu mamy? Małe popiersie. Wiecie co? To mnie natchnęło. Wezmę się do pracy. Pudło na odlewy gotowe. Wleję masę do środka. O, rety, jaka mokra. Lepiej zamknę oczy. Zaraz. Wciśnijmy pauzę. Najpierw coś przegryzę. Te chipsy są w sam raz. Tak! O tak! Rozwalam ten poziom. Znajdzie się miejsce dla mnie? O, wolne siedzenie. Wcisnę się między nich. Uff, w końcu. Myślałam, że tu nie dotrę. Wszystko gotowe i można zaczynać. Muszę się rozciągnąć i przygotować. Ach, świetnie. Jazda! Przejdę ten poziom i pobiję rekord prędkości. Co? Strzelasz we mnie? Nie ma mowy. Gin! Au! Co to ma być? Co się dzieje? O kurczę! Nie udało się pobić rekordu. Och, co? Moja klawiatura! Co się stało? Wszędzie leżą klawisze. Zniszczyłam ją. Uff, co z tą literą W? To koniec. Wyrzucę ją. Muszę coś zrobić, żeby to naprawić. Całość zaleję żywicą. Tylko nie za dużo, bo wtedy nici z klawiatury. Proszę, wszystko zalałam. Klawisze stwardniały. Teraz mogę je wyjąć. O, jakie urocze. Mogę je zamontować na klawiaturze zamiast klawiszy. W porządku. Całkiem nieźle. Mam nową klawiaturę. Pora wrócić do gry. Rozciągnę się. Jazda! Dalej! Dasz radę! Postaraj się szybciej! Zaraz! Wow! Udało się! Pobiłam rekord! Klawiatura przyniosła mi szczęście! Hej! Ale czad! Świetnie! Należą jej się brawa! Tyle pieniędzy! A? Hej! Hej, pani poczeka! Moment! Muszę schować pieniądze. O, może w tej dziurze w ścianie. Mam pewien pomysł. Schowam pieniądze w dziurze i ukryję za pomocą pisaka 3D. Najpierw narysuję kontur. Potem ukośne linie. I parę linii skrzyżowanych po środku. Na wierzchu będzie wzór pajęczyny. Rysujemy okręgi, zaczynamy od środka. Właśnie tak, pieniądze są bezpieczne. O nie, dogoniłem panią. Żegnaj, okrutny świecie. Upuściła pani. O! Stój! Nie uciekaj przede mną! Mam cię! Dość tego uciekania. Pora na kąpiel. Żadnych wymówek. Uff, te
Teraz pora na szorowanie. Co? Nie ma jej. Jakim cudem wyszła z wanny? Ach, zwiała mi. Tak, moje potwory. Uwielbiam je. Co ty tu robisz? Chodź ze mną. Uf. Nie, nie chcę się kąpać. Nie cierpię tego. Jesteś straszną paskudą. Tak, jestem paskudą, ale i tak cię wyszoruję. Nie, nie złapiesz mnie. Żadnego szorowania. Matko, zaraz przez ciebie zwariuję. Uhu, kaczuszka świetnie pływa. Jest super. Lubi swoje kaczuszki. No dobra, chyba wiem, jak mogę to wykorzystać. Wezmę dużą szklankę i wleję do środka przezroczystą żywicę. Patrzcie na te wszystkie bąbelki. Jeszcze trochę. W porządku, tyle wystarczy. Teraz dodam odrobinę barwnika. Wystarczy parę kropel. Teraz wszystko wymieszam. Trochę to potrwa, bo żywica jest gęsta. Dobra, koniec z mieszaniem. Teraz wezmę się za gumową kaczuszkę. W porządku, pora na prysznic w żywicy epoksydowej. Poleję kaczuszkę tak, żeby pokryła ją w całości. Jakie gęste! Po polaniu czekamy, aż stwardnieje. Tak, gotowe! Tada! Co ty na to, kochanie? Wow! O, Rety! Patrzy na nie jak w obrazek! W końcu ją wyszoruje! Nie mogę uwierzyć, jak dobrze to działa! Kolejny spokojny poranek. Lepiej się ogarnę. Pobudka! Dobry? Szarujemy ząbki. Ale jestem śpiąca. Łaskocze. Co za błysk. O nie. Może nie zauważę. Okej, co dalej? Makijaż w porządku. A, kolczyki. Zakładamy. A gdzie drugi? Na mnie nie patrz, nie wiem. Nic nie podejrzewa. Bardzo dziwne. Co teraz zrobię? Coś mi świta. Rysujemy trójkąt pisakiem 3D. O tak, ciaśniusieńko. Przy podstawie trójkąta zmieniamy kolor filamentu. Chcemy narysować arbuza. Skórkę rysujemy dwoma odcieniami zieleni. Potem czarne nasionka. Rysujemy je w dowolnych miejscach na miąższu. Następnie odwracamy i dodajemy kolczyk. Wygląda modnie i apetycznie. Ale to nie koniec. Pisakiem 3D rysujemy krótkie linie. To samo po drugiej stronie. W ten sposób powstanie nam liść. Bardzo ładny. Odwracamy liść i przyklejamy przezroczystą słomkę. Przecinamy wzdłuż, tam przyczepicie liść do ucha. Wow, są świetne! A? Chcę zostać hydraulikiem. Wiedziałam. Jaka pyszna herbatka. Wspaniała. Co do diabła? Och, pora wstać i zacząć dzień. Czemu zostawiła tu swój kubek? Nie widzisz, że sprzątam? Zaraz, zostawiła okrągły ślad? Nie! Może jak mocno potrę, to zejdzie? Zaraz, wzięła następny kubek? Ten też gdzieś zostawiła. I oto kolejny ślad. Ach, pycha! Fajny ten rakietowy kubek. Poważnie? Chodzę za nią po całym domu. Co? Znowu? Czemu Sunny tak dużo pije? I to z tylu kubków. Wszędzie je zostawia. Na każdej powierzchni. Ach, padam z nóg. Ciągle tylko sprzątam. Może zostało coś do picia, co? Plaster pomarańczy. Położę to na folii i wezmę pistolet na klej. Zrobię okrąg z kleju dookoła plasterka. Nie musi być idealny, bo owoc też taki nie jest. Ale musi być odpowiednio gruby. Jeszcze odrobinę, żeby brzeg był wyższy. Dobrze. Teraz, żeby było ładniej, dodam złoty brokat. Nie trzeba dużo, nie chcę przesadzić. Teraz pora na żywicę epoksydową. Lejemy. Zaleję nią cały plasterek. Dzięki rantowi z kleju żywica nie wypłynie. Teraz, kiedy stwardniała, można wyjąć z foremki. Jakie ładne, ale to nie koniec. Pomaluję brzegi. Wykorzystam tę złotą farbę. Proszę bardzo, podkładka gotowa. O, Rety, jaka ładna. Wyszła lepiej, niż się spodziewałam. Czekaj. Od teraz wstawię kubki na podkładce. Rozumiemy się? Tak, sama zrobiłam. Ochroni nasze meble. Dobra, pokój z głowy. Wrzucę coś na ząb. Zaraz? Co
Co do jasnej anielki? Skąd się wzięły te kubeczki? Och! O, pierwsi goście. Cześć, kochana. Mua, mua. Super wyglądasz. Ty też. Najlepszego. Oj, etui na telefon. Dzięki, ale mam takie samo. Przepraszam. Mam coś jeszcze. Proszę bardzo. Ja mam zęby. No przecież. Na pewno coś tu mam. O! Zapomniałam o tym. Wybacz. Czekaj, to pisak 3D? Chyba coś wymyśliłam. Połóżcie telefon na blacie i zacznijcie kolorować go pisakiem. Idźcie od dołu do góry. Puśćcie wodze fantazji. Grunt to pokryć cały telefon. Żadnych pustych miejsc. Oczywiście omijamy obiektywy. Ostrożnie w tym miejscu. Teraz boki telefonu. Tak stworzymy wyjątkowe etui do telefonu. Właśnie takie. Proszę, mam coś innego. Wow, super. To ja wejdę. O, następny gość. Hej. 100 lat. Przyniosłem ci coś. Czasem musimy sobie radzić z niespodziewanymi kłopotami. Ale zawsze jest rozwiązanie, zwłaszcza jeśli mamy pod ręką pisak 3D lub żywicę. Który projekt był najlepszy? Podzielcie się opiniami w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.